Uważam, że mogą wpływać na dwa sposoby. Konstruktywny dla pracy terapeutycznej i pacjenta i nawet jakby dalej pomagać się ubogacać terapeucie, kiedy pracuje z pacjentem, ale może też blokować pacjenta, być destrukcyjny dla pacjenta. I uważam, że zależy to od wielu czynników, ale myślę, że takie przede wszystkim tego, na ile terapeuta ma świadomość swojej traumy, na ile jest już jakby zdolny widzieć to, oddzielać perspektywę przeszłości, kiedy był ofiarą traumy, od teraźniejszości, odzyskał wpływ na to, widzi cały kontekst i złożoność tego, więc potrafi być bardziej empatyczny i rozumiejący, bo jakby dotknął tego cienia pacjenta i pacjent intuicyjnie czy innymi zmysłami może czuć się, że znajdzie zrozumienie. To jest poza słowami. Ale kiedy pacjent sobie z tym nie poradził, terapeuta sobie z tym nie poradził i utknął gdzieś i dalej jakby jest w wierze ofiary albo w wierze tylko sprawcy, bo to przecież może być również, no to myślę, że to nie służy terapii. To tak najkrócej. I myślę, że to musi być proces cały czas przez terapeutę monitorowany. Cały czas musi mieć odwagę odkrywania nowych kontekstów, bo ja myślę, że trauma w różnych odsłonach naszego normalnego życia i nas, i naszych pacjentów wraca, tylko musimy umieć jakby już po nowemu mieć na nią wpływ i nią po prostu mądrze do dobrostanu swojego i swojego pacjenta nią zarządzać. To tyle. Taki przykład, jeżeli ktoś nie dotknął na przykład napadu lękowego, to może tylko poprzez stan intelektualny i wiedzę otrzeć się, co może przeżywać pacjent. Ale jeżeli choć raz doświadczył, choć krótkiego, no to wie, po prostu wie. Jego organizm to pamięta. To jest taki najprostszy przykład, a terapeuci też są ludźmi. No ja dużo o tym myślę i myślałam. Dzisiaj, kiedy pytanie do mnie wróciło jeszcze na okoliczność tego spotkania, to jeszcze bardziej. I myślę, że stosunkowo niedawno zdałam sobie sprawę, że jestem osobą urodzoną 15 lat po wojnie. I że nawet jak byłam tego nieświadoma, to żyłam w cieniu śmierci i straty, a jednocześnie determinacji życia i chęci życia. I te dwa żywioły cały były czas obecne. I już nie chcę wchodzić do tego w osobiste takie konteksty, ale powiedzmy, że tak do 25 roku życia realnie doświadczyłam czterech strat najbliższych osób z kręgu mojej rodziny. Więc też miałam tą traumę, że to się po prostu świat człowiekowi kończy i wydaje się, że tego cierpienia nie przeżyje, ale ma też doświadczenie, że przeżyje. Ja później już jak zaczęłam tym tematem się zajmować, to miałam jeszcze takie doświadczenie przejścia przez iluzję omnipotencji, że przez 20 lat próbowałam ratować narkomanów z misją, że tak jak kiedyś w dzieciństwie uratuję ptaszka, kotka czy wróbelka, a ostatecznie to go pochowam z godnością, to tutaj mi się wydawało, że po prostu tych młode dzieci czy młodych ludzi często wbrew nim, bo jakoś uratuję, pomogę im odzyskać chęć życia. No i doszłam do takiej ściany, gdzie teraz z perspektywy, bo potrafię to nazwać, że uciekłam jak zwierzę, które ratuje siebie, że mam do wyboru albo jeszcze przeżyć jedną śmierć, jeszcze jedno doświadczenie swojej bezsilności, czy po prostu ratować swoją jakby życie psychiczne, a może i fizyczne,
I z dnia na dzień, po prostu jak zwierzę, podjęłam decyzję o ucieczce, a dopiero później nad tym to analizowałam. No i to był chyba koniec mojej omnipotencji w tej sprawie, która ma swoje źródła od zarania mojego życia w tej materii, ale to właśnie taka już bardzo osobista sprawa i nie chcę w nią wchodzić. Ale później zaczęłam myśleć, że mam ten protest cały już jakby doświadczony i że nie boję się towarzyszyć ludziom w tych przeżyciach, bo przeżyłam. Wiem, jakie to jest potrzebne i jak miałam takie szczęście, że zawsze miałam dobrych ludzi wkoło siebie, którzy może mnie nie... którzy zawsze stanowili jakby taką przyjazną czy przestrzeń, które te najtrudniejsze momenty, kiedy człowiekowi się wydaje, że już nie da rady, to byli. I to niekoniecznie tak jakoś nadmiarowo, ale byli, ja to czułam. I to doświadczenie chciałam przekazać ludziom, którzy potrzebują, żeby przy takich trudnych momentach ktoś się nie bał z nimi być i po prostu był. I czasami pomógł im coś nazywał, dawać nadzieję, że to się kiedyś skończy, że jest oprócz tego instynktu, że chce się umrzeć, bo tak cierpimy, to jest jeszcze instynkt, że chce się żyć. I że może uda mi się w nich jakby podsycać tą determinację życia i nadziei. No i to było taką moją świadomą decyzją. Każdy z nas oprócz tego, że jest terapeutą, był pacjentem. I myślę, im dłużej się pracuje, tym ma się więcej pokory, że jedni pacjenci przy nas chcą zostać, drudzy nie. I to myślę, że z różnych powodów, i to też nie jest jednoznacznie. Myślę, że czasami się zdarza, że w pierwszy odruch jest to nie jest ten terapeuta i chce się uciekać, a to jest właśnie ten terapeuta. I czasami, który jakieś niesie nowe doświadczenie, którego dany człowiek nigdy nie miał. Ale czasami jest tak, że ta pierwotna intuicja, jakby traumy relacyjnej, że zostanę nieprzyjęty i niezrozumiany, że zostanę, nie wiem, obwiniony czy zawstydzony, czy cała odpowiedzialność za to, że relacja jest trudna i się nie udaje, będzie po mojej stronie. A jesteśmy też ludźmi, mamy swoje ograniczenia, więc ja uważam, że jeżeli pacjent może trafić na terapeutę, który będzie miał dystans, będzie miał świadomość, będzie w stanie łączyć, jakby to nazwać, troskę z wymaganiami i z wyzwaniami dla pacjenta z jednej strony, a z drugiej strony zrozumienie jego lęku i trudu przed powierzaniem się im i dokonywaniem zmiany i będzie miał tyle cierpliwości, żeby w tym wytrwać często, no to też daje sygnał pacjentowi, że ta zmiana jest możliwa. I myślę, że pacjenci często przychodzą i bardziej jakby tacy z cierpieniem czy z brakiem dobrostanu, tym z większym lękiem. I bardziej i boją się, i chcą zmiany, i w tą zmianę nie wierzą i prowokują nas do tego, żebyśmy się podłożyli i udowodnili im, że te ich próby starania się, żeby coś się w ich życiu zmieniło, i tak się nie powiodą. Więc my musimy to oczko być jakby bardziej świadomi, bardziej cierpliwi, bardziej rozumiejący, a jednocześnie jakby troskliwi, ale nie odpuszczający. Ale z szacunkiem do tego pacjenta i bez takiej oceny, że na przykład, co mnie to po prostu, że pacjent nie chce zmian. On, jeden chce bardziej, jest zdeterminowany, drugi mniej, chce zmiany. Czasami nie do końca potrafi uwierzyć, że ta zmiana jest w nim, a nie na zewnątrz. Czasami być może to jest nie jeszcze ten moment na zmianę. Czasami lęk jest silniejszy albo negatywne doświadczenia. Ale jeżeli będzie miał choć krótkie doświadczenie, nawet wycofania się z tej terapii, a będzie ta relacja taka przyjazna czy godna,
to wróci w swoim momencie, być może do innego terapeuty, ale ten jeden milimetr z większą nadzieją. Jeszcze chcę dodać, że czasami to terapeuta musi powiedzieć pacjentowi, że to nie ten moment, albo że ja się nie nadaję dla pani czy pana. Myślałam długo na ten temat, od wczoraj szczególnie, i myślę, że są, nie wiem, ale to co wiem, to mam takie myśli, że objawy cierpienia bywają różne i być może w różnych czasach przejawy tych objawów są, się troszeczkę różnią, czyli to chyba są dwie rzeczy ważne, takie, że kiedy dla terapeuty również ten dylemat jest nie do końca przepracowany i dla pacjenta, i to bym tak najbardziej taką szerokim wachlarzem, przestrzenią powiedziała, co mam na myśli, to człowiek, najgorszą rzeczą, którego może spotkać, to poczucie braku wpływu na swoje życie. I jak nie ma tego wpływu, to jest tak, że szuka tego klucza, żeby ktoś mu pomógł ten wpływ odnaleźć. Czasami go okrętymi drogami szuka, ale go szuka. I naszą powinnością jest pomóc mu ten klucz odnaleźć, albo mu powiedzieć, że on jeszcze nie jest gotowy tego klucza znaleźć, bo na przykład jego obrony i lęk, co on miałby z tym zrobić, są jeszcze takie silne. Albo że obydwoje jesteśmy w impasie, i ja, i on, i tylko razem możemy się zastanowić, że już nie czujemy wpływu na to, żeby w tej terapii następowała zmiana. Nie widzę innej możliwości, jak otwarta i taka uczciwa rozmowa z pacjentem, że jest impas. I że być może on jest po jego stronie, bo on się boi zmiany albo jeszcze jej nie chce, bo ma za dużo korzyści z bycia w starym, a trochę jest sfrustrowany w domu rodzinnym czy w pracy, ale że on jeszcze za dużo ma profitów z dotychczasowego funkcjonowania, z tego starego, albo że chce, ale boi się. I że jak możemy ten impas pokonać, albo że to jest we mnie, jako w terapeucie, że to ja mam z tym jakiś problem, albo coś jest, nie kliknęło między nami i ten impas jest. I dopiero uczciwa rozmowa o tym impasie może dać szansę pójścia dalej, albo rozstania się. I następna sprawa to, myślę, że każdemu z nas jest bardzo trudno godzić się, że coś jest niemożliwe. Że jakaś zmiana jest niemożliwa, z jakimiś utratami i z akceptowaniem siebie i swojej rzeczywistości, swojego życia, takie jakie ono jest, i umiejętność cieszenia się tym dobrostanem, który z tego równania między tym, co by się chciało, a co jest możliwe, co jest, zostało. No i to jest wielka sztuka jakby życia w ogóle, nie tylko terapii, ale terapii też, żeby terapeuta od pacjenta nie wymagał czegoś, że on ma po prostu żyć tak, jak w książkach piszą, ale też od siebie, że nie jest wszechmocny i nie ma magicznej mocy, że naraz z suchej ziemi, nawet jak będzie ją konewką podlewał ze skały, to po prostu urosną tam róże, a może tylko mech. I możesz bardzo cieszyć oko tym mchem, bo jakbyśmy czekali na róże, to może życia zabraknie ich.